Na Starej Kuźnicy nad Zalewem. Przed chwilą morsowo w zimnej wodzie witaliśmy Nowy Rok. Teraz już się bawimy, grzejemy, bo posiedzieliśmy no po paręnaście minut nawet. Dzisiaj oprócz nas, czyli oprócz balansu, mamy morsów z Madagaskaru. Morsy z Madagaskaru są ze Skarżyska. Najczęściej można ich spotkać na Rejowie. Mamy Imperaktiv z Kozowa. Oprócz morsowania i oprócz tego, że bardzo dobrze się po tym czujemy, to jest świetna zabawa i świetny moment na spotkanie się razem i trochę śmiechu, trochę rozmów i wyjście z domu, wyrwanie się, chwila ruchu. Jakie są zalety morsowania? Ojej! Jak widać, przede wszystkim wzmożona energia, jest jej znacznie więcej i jak widać, no jest niewyczerpana. Mamy dowody w grupie, że nie dość, że nie szkodzi, to jeszcze pomaga. Powiem więcej, leczy rzeczy, których teoretycznie nie powinno leczyć. No i mamy też kilka takich przykładów, leczenia stawu kolanowego, włącznie z tym, że i woda się tam znajdowała. Właściwie to nie wiadomo dlaczego, ale no właśnie same plusy. Nie, do tej pory jeszcze nie mamy żadnego przykładu, żeby to komukolwiek zaszkodziło. Mamy też przykłady leczenia bieżących przeziębień w zimnej wodzie, także myślę, że no nie wiem, nie zauważyliśmy żadnych minusów. Leczenie kryo jest coraz bardziej popularne i ja moim prywatnym zdaniem to może dlatego, że wiecznie siedzimy w tych przegrzanych pomieszczeniach i tak naprawdę to chyba nasze organizmy mają dość. Jak je troszeczkę przemrozimy, to od razu się lepiej czujemy. Zresztą to widać od tej buzującej od razu energii. Morsuje najczęściej o 12 na Starej Kuźnicy w niedzielę, Imperaktiv o 17 na Tamie w Sielpi, też w niedzielę. Morsy z Madagaskaru na Rejowie też około godziny 12 w niedzielę. Także wszystko jedno, do której grupy dołączymy. Zapraszam serdecznie do każdej grupy.